cops. O, jak się wystraszyłem, bez jaj. Cześć! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem SID Leniwiec, a to jest kolejny odcinek SID SAM z Pingwing Packiem drugim, z Pingwing Packiem 2. Nie wiem jak to powiedzieć, strasznie ciężkie wrazy macie tutaj na tym YouTube. Słuchajcie, ostatnio skończyliśmy budować taki domek i teraz trzeba wydrążyć z powrotem drzwi, które kryją się za tymi oba skałkami. Już sobie to robimy. Słuchajcie, Pingwing Pack. A co się tam dzieje? Statek się świeci, balony się świecą, a my jesteśmy bez jedzenia. Musimy zrobić... słuchajcie, czy z tego da się zrobić mieczyk? Czy już nie? Z przetopionych się nie da pewnie. Zaraz się przekonamy. Kurczę, nie da się. Dobra. W takim razie pierwsze, co musimy zrobić o tej późnej porze nocnej, to przede wszystkim przetrwać noc. To jest priorytet. A później musimy... A później musimy upolować coś do jedzenia i przede wszystkim musimy zadbać o to, czego nam najbardziej w tej chwili brakuje, czyli węgiel. Tak, musimy zadbać o węgiel. Słuchajcie, patrzę sobie, jakie ja mam tutaj paczki modów w tej fantastycznej... Znaczy, jak ja mam tutaj mody w tej fantastycznej paczce i mam, słuchajcie, taki mod, który się nazywa... taki, co dodaje rury, różne rury, dodaje mleczyki, dodaje różne rury i różne takie super rzeczy. Kim jesteś, zombie w ubranku? Zombie w ubranku! Ac, walce zombie, jeszcze jedno HP, dobrze, zabrałem zombiakowi HP. Czekajcie, a może by... Kurczę, musimy na pewno ten statek odwiedzić. Co ja mam zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Potrzebny jest nam na gwałt rety węgiel. Musimy go wykopać. Musimy zrobić kill off. Straszny zombiaki, ja to się tutaj schowam lepiej. Czemu one są takie w sumie łagodne? Nie atakują nas zbytnio, ale może to i dobrze. Dobra. Przeróbmy sobie tak. I przeróbmy sobie, słuchajcie, kolejny taki, zróbmy sobie pseudo kill off i pseudo mieczyk. O właśnie, pseudo mieczyk i pseudo kill off, żebyśmy się mieli czym bronić i ewentualnie czym wykopać to, czego szukamy, czyli... O skurcze. Walcz! Osiągnęliśmy poziom, dobra. Słuchajcie, jest, tu jest węgiel. Potrzebny nam jesteś węglu, chodź. Okej. Jeszcze tu pewnie mało widzicie. Ja też mało widzę, ale już zaraz stąd idę, tylko wykopię ten węgiel. Już idziemy. Jeszcze jeden. Jest, ale czekajcie, już teraz co mogę zrobić? Świecuszkę, o, świecuszkę będziemy mieli. Okej, to sobie ją tutaj na czas wykopywania wstawimy. Mleczyki, po co mi aż tyle mleczyków, co ja z nimi zrobię? Także mam tutaj, słuchajcie, strasznie dużo fajnych modów. I ja je na pewno wszystkie będę wykorzystywał. Kurczę, tutaj coś mruczy, bardzo mruczy. Jak widzicie, nie gram bez was w ogóle. Cały czas będę grał z wami, żebyście widzieli wszystko, co się dzieje. Kiedyś zrobimy kopalnię, a w tej kopalni, słuchajcie, ustawimy sobie takie rury, żeby nam minerały do domku prosto doprowadzały. Trzeba sobie jakoś radzić, bez Mańka, bez Tygrysa, bez oposów, bez całej rodzinki. Ciach, dobrze. I teraz jeszcze troszkę stołna, troszkę kamienia, żebyśmy mogli sobie wyrąbać
jakiś lepszy kilofik. Przynajmniej taki kamienny. O, dobrze. Zabieramy świeczkę i do domu, ale taka spula do domu. O, wstaje słoneczko. Jamko, jamko. Wstaje słoneczko, to dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. O, jak się wystraszyłem, bez jaj. Uciekać ode mnie, dziwolągi. Uciekać, nie chcę wam krzywdy zrobić. Idźcie ode mnie, jestem słabiak. Jeżeli chodzi o bitwę, się kurczę, blada, ale mnie zaatakowali z nienacka. Dobra, idzie dzień. Przestraszyłem się strasznie. Dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Przede wszystkim kurczaki. Kurczaki musimy... A nie, to są już usmażone kurczaki. Ciastko. Mamy ciastko. Możemy zjeść ciastko i jabłuszko. Coś cudownego. Jeszcze mamy tutaj jednego kurczaka do usmażenia. To my go teraz usmażymy. Po czym przygotujmy troszeczkę więcej pochodni. Przygotujmy troszkę więcej pochodni, czyli potrzebujemy więcej patyczków. Troszkę więcej patyczków i troszkę więcej tego wszystkiego. Okej, mamy dużo pochodni, także możemy czuć się bezpiecznie w tym naszym baraczku, w tym naszym pierwszym domku. Ale już nas tutaj nic strasznie nie zje. Dobra, teraz słuchajcie, zróbmy sobie, słuchajcie, mieczyk kamienny, proszę bardzo, i kamienny kilofik. Będzie nam na pewno łatwiej wydobywać. Kurczę, blade, świerkowe deski, robimy patyczki i robimy sobie dwa kilofy kamienne, kurczę, blade. Czemu nie mogę? Aha, bo to są te, dobra, ciach, pach. Dobrze, mamy. Co nam się tutaj robi, bo zapomniałem? Nic nam się nie robi. Coś nam może się robić? Nie, jeszcze musimy zrobić sobie skrzyneczkę. Skrzyneczkę. O, i tutaj powrzucamy rzeczy, które na razie nam są niepotrzebne. A weźmiemy takie same najpotrzebniejsze, czyli jedzonko i mieczyki. Dobrze, i wyruszmy w poszukiwaniu jakiegoś mięska i w poszukiwaniu czego jeszcze, co nam potrzebne teraz jest. Kura. Potrzebna by nam była pająki, by się przydały, ale pająków to tutaj raczej nie znajdziemy za dnia, bo przydałoby nam się, wiecie co? Przydałoby nam się mieć tą... Na rybki takie coś do łowienia. Aha, ja jeszcze powinienem tam postawić, słuchajcie, sobie znacznik. Czegoś, co nie zrobiłem, zrobimy to teraz. Szybko, do domu. O, obok domu mamy lawę. Nawet tego nie zauważyłem. No, już się zgubiłem, no kurczę. Biegnij. Jest nasza Hawira. Chyba pójdziemy jednak w tamtą stronę, bo tam to tak pustynnie się robi. Ale tutaj, słuchajcie, zanim pójdziemy, zrobimy sobie, czym to się teraz robiło. Oto jest pytanie. Jest. Waypoints. Do meczek. Koloreczek. Ustawimy do meczka taki jakiś, o, może taki, jakiś, o, taki brązowy. Okej, okay, i teraz back i ten, i tu mamy domeczek. Dobra, teraz jeszcze chciałbym zrobić, jak to się robiło, czekajcie, to waypoint, i chciałbym sobie zrobić o tak, żebyśmy mogli nie widzieć tego teraz, tylko dopiero jak się zgubimy. Okej, okay, słuchajcie, to biegniemy dalej. Musimy znaleźć coś do jedzenia. O, trzcina. Ciężko strasznie się mówi. Niektóre rzeczy tutaj po sidowemu, ale dajemy radę. O, czyżbym widział czerwoną sisunię? Tak jest, czerwona sisunia, ale ona nas na razie nie interesuje. Bo my... O kurcze blade. Dużo minerałów.
Jestem mały, ale mam dużo minerałów, tylko żeby nie spać. Tylko żeby nie spać, dobra. Nieważne, zwiedzamy, zwiedzamy, zwiedzamy. A może byśmy się na ten statek wybrali? Jest! Świnki! Świnki! Świnki, przepraszam was, świnki, ale potrzebne mi jest wasze mięsko. Kuracki, te wy też bardzo was przepraszam. No nic nie poradzę, nic nie poradzę, taki was los. Trzeba było się urodzić SID-em, leniwcem, a nie kurą jakąś. Ja nie wierzę w reinkarnację, ja na pewno nigdy nie będę kurą. A może? Kto wie, o Boże. Okej. Najważniejsze jest, że nie urodziłem się oposem. Był oposem, to po mnie. Słuchajcie, będziemy sobie robili różne instalacje, takie właśnie, woda będzie w naszym domu, wszystko będzie w naszym domu. Tylko musimy zadbać najpierw o to, żeby mieć to jedlonko, rozumiecie? Rozumiecie sami, prawda? Sami przecież też jesteście na swoich bezludnych wyspach, sami samiuteńcy. Zjedzmy kuraczka. Straszna epoka lodowcowa, słuchajcie. Straszny biom lodowy, ale on mi pasuje, bo moje futerko, słuchajcie, moje futerko potrzebuje zimna, wiecie. Ja jestem przecież typowym leniwcem, które mieszkają, nie wiem w sumie, gdzie mieszkają moi bracia, ale ja się urodziłem na zimnych terenach. O, ciach, 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 przygody SIDA. SIDA, 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 dobrze, zobaczmy co, gdzie to my doszliśmy, kurczę, mięsa to mamy już pod dostatkiem, można powiedzieć. Teraz by się przydało coś. Coś by się przydało. Może minerałowego takiego znaleźć. Co my tu mamy? A i powiedzcie mi, jak usunąć te czarne cienie. Jak do nich podejdę, to znikają, ale nie podobają mi się te czarne cienie. Nie wiem, jakie ustawienie graficzne zastosować. Cały czas mam takie cienie. Świnki, świnki, świnki. Świnki, tyle na temat. Koniec z tymi świniami, a niech nie żyją już, cholery jedne. Zgiń świnią, o, ślicznie, ślicznie. Także tego, no na razie jakby spokojnie, na razie spokojnie, nic złego nam się tutaj nie przytrafia. Jesteśmy już dosyć daleko od domu, także może nie będę już dalej zapuszczał, tylko przejdę się może tutaj naokoło. W zasadzie nie wiem, czego potrzebujemy. Czekajcie, czego potrzebujemy? Żelaza na pewno potrzebujemy. Dobra, czyli musimy zapuścić się troszeczkę bardziej do jakiejś kopalni. Bo żelazo! Żelazo jest nam niezbędne. Mam nadzieję, że nam się uda znaleźć jakieś żelazo i wrócić z tym bezpiecznie do domu. Nie mogę się powstrzymać. Jak widzę węgiel, to muszę kopnąć. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę węgla, jeszcze tutaj jest, o Jezu, ile tego węgla jest. Musimy jeszcze w drodze powrotnej wykopać troszeczkę drewienków, żeby już na pewno tą noc przeżyć. Ale nas zaatakowali, co? Masakra była. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że już mnie tak nie będą atakować, kurczę. Tam następny węgiel, dajcie żelazo, dajcie żelazo, dajcie żelazo. Żelazo, żelazo. No żelaza tutaj nie znajdę, no co ja, czy ja głupi, czemu ja tak szukam żelaza tutaj. Ale może gdzieś będzie widoczne. Jak niedobrze, to ja już teraz będę kierował się prosto do domu. Po drodze jeszcze zabijemy kilka świnek, czekajcie, ty. O, może tu jest jakiś. Może tu coś jest, nie ma. Bo wiecie, czasami widać żelazo po prostu na skałach, nie trzeba się w ogóle męczyć. Ale chyba w naszym wypadku będzie trzeba się pomęczyć, świnko. Umieraj, ty też. Ty też, musimy mieć dużo, dużo zabezpieczenia musimy mieć. Ty też, czekajcie. O, mam to cudo, także będę wiedział co jak się robi, także super. I biegniemy. Króweczka, króweczka, daje nam dużo mięska, dużo mięska, ty też. Ty też, taki odcinek straszny. No ale co ja poradzę, no musimy tak zacząć. Musimy mieć czego przeżyć, a potem SID przechodzi na wegetariaństwo. Będziemy sadzili tylko warzywka, ale na ten czas musimy sobie niestety. Musimy sobie niestety, słuchajcie, radzić w ten sposób.
Tam jest nasz domek, dobrze, bo już bym poszedł tam, już by była afera, że się zgubiłem. Jabłuszko. Ciach. Trzeba zjeść jabłuszko. Jak tam ze słoneczkiem? Jeszcze trochę dnia zostało. O, ciach. Dobrze, mamy cave. Nie, nie mamy cave'a. Myślałem, że tu jest jakiś większy cave. Ale niestety, nie było. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Ona oczywiście będzie, to będzie taka seria SID-owa, słuchajcie, która będzie miała, która będzie rozpoczynała różne inne serie. Na przykład, jak ja już sobie tutaj zbuduję i w miarę ogarnę wszystko, to zawołam tę siatkę, o, jest jakiś cave. Zawołam tę siatkę, żeby on mi na przykład zrobił taką specjalną kopalnię, technicznie bardziej. Specjalną kopalnię, słuchajcie, żeby zrobił na przykład, która sama wydobywa. I wtedy zrobi te siatę z tego taki odcinek, a ja potem sobie tylko będę z tego używał. Już się tak dogadaliśmy, wiecie? Także nie jestem tak do końca sam. Jest ze mną te siatek w tym wszystkim, także chociaż tyle. Natomiast troszkę tu jest smutno, tak samotnie. Ale jak sobie zrobimy jakiś kolegów... Jok, mnie przyspieszyło, nie wiem dlaczego, tak? Ale jakoś mnie tak przyspieszyło strasznie, dobrze. Skacz. O, tu może żelazo. Jest żelazo, znaleźliśmy. Do celu doszliśmy, znaleźliśmy żelazo. Będzie kilo, będziemy mogli się bawić w kopanie. Oczywiście jeszcze dodatkowo SID będzie na live'ach. Oczywiście będą live'y z SID-owymi podsynaniami. A co to jest? To jest złoto, czy to jest jakiś inny minerał, chyba złoto. Złoto sobie weźmiemy. W ogóle złoto jest strasznie potrzebne do wydobywania, do tworzenia różnych, różnych tych rur. Najszybsze rury transportowe są ze złota właśnie. Jakby ktoś nie wiedział. Jeszcze troszkę żelaza, świetnie. Tutaj jeszcze będzie. Zrobię tak, żebyście coś widzieli, jak ja tutaj wydobywam. O skurcze, co tam jest? Dobra. Wiecie co? Tutaj na pewno będzie nasza kopalnia. Tu zrobimy kopalnię, także ustawmy sobie... zróbmy sobie tutaj napis. Napis. Kopalnia. Kopalnia. Ciach. I dobrze. I słuchajcie... Idziemy do domu, wracamy do domu, bo się ściemnia jak nie wiadomo co. Szybko. No, szybko do domu, kurczę, jest noc. Trzeba usmażyć mięsko i się schować. Dobrze. Znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku miejsce na naszą fantastyczną kopalnię, którą będziemy tworzyć. A kiedyś w przyszłości powstanie jeszcze jedna seria, która z tej kopalni będzie doprowadzała nam automatycznie minerały, tylko tym to się już musi zająć te siatek. Ja to raczej będę, wiecie, przychodził na gotowe. Bo ja jestem leniwiec, więc rozumiecie sam. Jezus Maria, co by ja bym zrobił teraz, ale bym sobie strzelił samobuja. To my też tutaj mamy niesamowite miejsce na kopalnię. O kurczę, tutaj to dopiero mamy miejsce na kopalnię. Dobrze, to po co ja tak daleko leciałem, jak my mamy tutaj taki kanion potężny. No nic, dobra, mamy od domu kawałeczek kanion, ale już zbiegnijmy teraz już na chatę. One są sypkie. Szybko, sprintuj. Dziwne, że nie mając siły sprintuję, ale ja się z tego cieszę akurat w tej chwili. Szybko do domu. Szybko. Jesteśmy, przeżyliśmy. O, jak dobrze. Szybko. Ja tutaj dla bezpieczeństwa, słuchajcie, postawię klocuszek z ziemi, żeby się zablokować. Oni tam idą, oni tam czyhają na nas. Okej. Co my tutaj mamy z tej podróży? Mamy mnóstwo mięsa, co nas strasznie cieszy i raduje. Możemy też sobie zrobić pewnie... buciki sobie zrobimy. O, zrobimy sobie buciki. Buciki, ciach. I słuchajcie, zakładamy buciki. Zobaczmy, jak wyglądamy w bucikach. Śliczne kozacki. Dobra.
Do skrzyni powkładajmy. Do skrzyni powkładajmy. Nie w skrzyni. O, ciach, 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 ciach. Zróbmy jeszcze sobie jeden pieczyk. Nie mamy 3 pewnie, tak? Mamy 6. To może być za mało. 6 to za mało. Kurczę, niedobrze. Ale to nic. Jak się zrobią stejki, to potem wrzucimy tutaj oczywiście żelazo. W zasadzie zróbmy to teraz już. Stejków nam na razie wystarczy. Zjedzmy to, co mamy. Kurczaki zjedzmy. Jeden kurczak, drugi kurczak i ciasteczko na deser. O, ślicznie. I teraz tutaj do tego przepalania dajmy to jest co? O, to jest jakiś inny materiał. Copper, oj, o, o. Widzicie, nie wiem co to jest, ale ruda żelaza to ruda żelaza. Także dobra, na razie ten minerał sobie tu zostawmy. On jest pewnie potrzebny do jakiegoś moda. To dobrze, to dobrze. Mięsko nam się zawsze przyda. Tutaj sobie zostawmy. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Przepala nam się. Jesteśmy bezpieczni. W naszym domku brzydkim jak noc listopadowa, ale przynajmniej ciasny, ale własne. Co tam się pojawiło? Nie wiem. Dobrze, słuchajcie. W tym odcinku to będzie wszystko. W następnym odcinku oczywiście będziemy rozwijali całą tą przygodę. Zrobimy pewnie jakąś stajnię dla zwierząt albo zaczniemy wreszcie kopalnię robić. Jakąś drogę czy coś w tym stylu. Dziękuję bardzo, że byliście. Dajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej, chciałbym, żebyście byli aktywni pod tymi filmami. Mówcie, co SID powinien robić. Mówcie mi, jakie mody mam do dyspozycji. Trzymajcie się, kochani, i do następnego zobaczenia. Cześć!